pomiędzy Balicami a Krakowem. Tam, gdzie górale odrywają się od ziemi i lecą nie do nieba, lecz do Ameryki, swoją pracownię ma pan Michał Batkiewicz. Góral z urodzenia, który miotany pragnieniem został rzeźbiarzem. Teraz jest artystą zapracowanym. Był w młodości szalonym snycerzem, który postanowił, jak ludzie myśleli, ukraść nasz skarb. A przecież natura tego skarbu jest nie w złotej polewie, lecz w całunie naszej historii, jaki za sobą ciągnie. Każdy reaguje na sztukę tak, jak potrafi, a rzeźbiarz chce się z nią zmierzyć. Słony i kwaśny zapach pracowni, połyskujący jak ryba metal i huk pieca hutniczego, nie dają z oczu tracić myśli, że sztuka nie rodzi się w umizgach, lecz w wolnym geście. Rezultat spotkania Michała z Witem Stwoszem od dawna za oceanem przypomina ludziom o wniebowzięciu Najświętszej Marii Panny i o krakowskim ołtarzu, który teraz opakowany zasłonami przechodzi renowację w tak wzburzonym czasie. Jesteśmy wyczekiwani. Co właściwie zrobiłem? Zrobiłem replikę ołtarza mariackiego Wita Stwosza, 1:3. Jedyne przekłamanie, bo to w zasadzie na żądanie klienta, drzewo Jesego jest trochę ponaciągane plus dorobione profile po to, żeby uzyskać wysokość 1 metra, bo oni po prostu chcieli przy tym ołtarzu odprawiać mszę. No, ołtarz ten wylądował w kościele Jana Kantego w Chicago. Na pewno nikt nie zrobił repliki tak dokładnej w 1:3, która powstawała w zasadzie przez 10 lat. I jakby całe duszę i serce wsadziłem w to, żeby to było maksymalnie zbliżone zarówno proporcje, jak i no, cała technika rzeźbienia, żeby to było dokładnie w zasadzie przypominało oryginał. Co jakby nastręczało wiele problemów, bo przy zmniejszaniu pewne elementy, zwłaszcza snycerki, te sterczynki, coś, już się robiły tak cienkie, że w zasadzie no, materiał ledwo to wytrzymywał. Nie? Bo jak sobie wyobrażamy, że oryginał, tam sterczyna ma grubość palca, jak to zmniejszymy do 1/3, no to już tego materiału jakby niewiele zostaje. No tak należało robić, żeby się to nie łamało i wytrzymywało. Także bardziej to przypominało momentami nie rzeźbienie, a taką dentystyczną robotę. Elementy konstrukcyjne, typu cała ta szafa nośna, gdzie jest ta scena główna, później te skrzydła, jak się otwiera ołtarz, to jest drewno dębowe. I ja w zasadzie no, powieliłem to samo. Nie? Cała snycerka i wszystkie rzeźby, wszystkie płaskorzeźby, wszystkie sterczyny, wszystko jest w drewnie lipowym. Ta lipa musi być sezonowana, jak to robili nasi dziadowie. Tak to Wit Stwosz zrobił. Mało tego, dobrze jak ona rośnie w miarę na suchym terenie, wtedy ma małe te przyrosty. I w tej sytuacji, jak się znajdzie taką lipę,
to nawet czasem laicy nie będą wiedzieć, o co chodzi, ale nawet czasem można uderzyć ze sztorca i ta lipa przy ostrym dłucie też ładnie tnie. Także dobór materiału tu ma bardzo duże znaczenie, bo przy słabej jakości lipy nie byłoby się w stanie wyciągnąć tych detali. No myślę, że trochę pasjonatem, na pewno artystą, może artystą, no na pewno w 100% rzemieślnikiem, o, tak bym powiedział, nie? Bo zrobić witarstwo szan to, no zabrzmi to nieskromnie, ale niewielu ludzi by potrafiło to zrobić. Przede wszystkim chodzi o warsztat snycerski, który gdzieś tam opanowałem. Jeszcze zacząłem jako 14-letni chłopak w Zakopanem w liceum Kenara, które jedyne chyba w Polsce było profilu rzeźba w drewnie. Jeszcze takie nazwiska jakby kształtowały mu umysł i świadomość rzeźbiarską, jak Rząsa, Pecuch. Także to były takie no, bardzo nazwiska. Też zahaczyłem gdzieś zupełnie kontrastowym, innym myśleniu Hasiora. Też przez 2 lata miałem z nim jakby wykłady. Także robiłem się gdzieś tam, no i tak mnie to zassało, że później wylądowałem w Krakowie, Wydział Rzeźby, który zresztą Szkoła Krakowska trochę tak słynie z takiego konserwatywnego podejścia do sztuki. Tu przez 5 lat do bólu studium aktu, perspektywa, kompozycja, studium aktu i w zasadzie tylko takie szczątkowe inne zajęcia, takie fakultatywne, że przez 1 rok był kamień, 1 drewno i na 4 roku bodajże był brąz. Wydaje mi się, że jak już w Krakowie wylądowałem na studiach, to był pierwszy kontakt z ołtarzem witarstwo szan. Wcześniej, chociaż w Kenarze sporo jeździliśmy właśnie po tych wystawach, tego nie jestem w stanie jakby określić precyzyjnie. No, to są dłuta, które mi wyrzeźbiłem ołtarz mariacki. Posiadam je generalnie od gdzieś 78 roku, z tego co pamiętam, kupiłem od zmarłego pana Wiśniewskiego w Nowym Targu, który był snycerzem i okoliczne kościoły, można by rzec, obrabiał w rzeźby i różne elementy snycerskie. Najlepszymi takimi dłutami jest Taylor Sheffield, to jest taki z orzeszkiem. Z tego co wiem, Wiśniowski rzeźbił od lat 30., czyli te dłuta mogą mieć już około 100 lat, nie? I służą dalej. Jest to niewiarygodnie dobra stal. Przypuszczam, że to było kute ręcznie. To służy, gdzie prostym dłutem na przykład się idzie, to rzeźbi, to tym dłutem można podejść w ornamencie jakby to, co proste dłuto nie jest w stanie zrobić. Nie? Tak samo te łyżeczki. To są to stricte specjalistyczne do snycerki takiej skomplikowanej dłuta. Generalnie w snycerce, jak się ciągnie już detal mały, to się robi to ręcznie. Natomiast przy dużej obróbce, no to widać tu trochę zużyte różne te, fachowo na to się mówi knypel. No i się bierze to dłuto i po prostu tak to działa, nie? Z tym, że człowiek patrzy, gdzie rzeźbi, a to jakby działa automatycznie, w ogóle się na to nie zwraca uwagi. Współczesne dłuta trzeba częściej ostrzyć i tak dalej. W dłutach jeszcze ważną rzeczą jest faza. Faza to jest tak zwany, który robi nam żos, no w drewnie lipowym albo w jakimkolwiek innym. Z tym, że do twardego drewna typu dąb w
faza musi być krótsza, bo to by nie wytrzymywało, nie? Natomiast do lipy faza spokojnie może być dłuższa i wtedy łatwiej tak zwany żos ciągnąć, jak się to ręcznie tak o, trzyma się dłuto i ten. Także lżej jest drewnie typu lipa, jak ta faza jest dłuższa, bo łatwiej po prostu to bez pobijania już, no oczywiście mówimy o końcowym jakby dopracowywaniu tam, nie wiem, twarzy czy czegokolwiek snyceckiego. W dębie jest ten problem, że on jest tak twardy, że to dłuto mogłoby się po prostu tu zawijać i niejednokrotnie tak było, że jak ta faza była dłuższa, to było za cienkie i normalnie dłuto się mogło zagiąć nawet. Nie powiem, że N razy już złamałem dłuto. Tu jest przykład, to jest też Taylor, fajne dłuto, piękna stal, ale no musiałem go ratować, bo przy biciu pałą gdzieś w którymś momencie te miejsca tu nie wytrzymywały. Takie czy ciemniejsze? Takie, bo to weźmy. No ja szybko gąbeczką, bo chyba mówię, że to nie było polerowane, tylko gąbką. No, to wystarczy. Tak? To okej. Okay. Z miesiąc chodziłem i myślałem, co z tym fantem, nie? Zacząłem gromadzić materiały, wszystkie albumy z antykwariatu, włącznie takie chyba jedno z pierwszych wydań, bodajże z 22 roku. No to powykupywałem, co się dało, co było możliwe. Próbowałem zdobyć jakąś dokumentację u źródła, czyli w samym kościele mariackim, ale no jakoś nikt do tego tematu nie chciał podejść. No nie było specjalnie zgody, żebym mógł przeprowadzić sesję fotograficzną, cokolwiek sobie zdokumentować. Później był czyszczony ołtarz w 1994 czy 1995 roku przez profesora Paciorka. I z uwagi na to, że czasem tam współpracowaliśmy, mówi, rób co chcesz, i wtedy powstało tam cała masa zdjęć, różnych ujęć, czego normalnie z dołu no, nie byłoby się w stanie zrobić. Nie? Te zdjęcia były bardzo takie przestrzenne z boku, ten, i to mi później przy realizacji, no łatwiej było robić te głębokości i to wszystko. Nie? Podparłem się też urząd taki fotogranometrii, tylko oni mieli takie widoki z przodu i widoki z boku i ten. To takie było w zasadzie takie płaskie, nie? Że co jest w którymś miejscu, no i tam przy przychylności dyrektora gdzieś udało mi się to pożyczyć na małą chwilę i zeskanować i to w późniejszym czasie no bardzo, bardzo, bardzo się przydało, nie? Bo od razu zrobiłem to w takiej skali, jak mnie interesowało i no i miałem przynajmniej widoki, co ile ma. 64. Później jeszcze był za czasów konserwacji, jak Zin to robił. Wydawnictwo 75-6 rok. Gdzieś mi przepadło. Nie mogę tego znaleźć. O, widzi pan, tu chodzi o to, że w tych były te malunki, a w innych albumach nie ma tych malunków. O tym mówimy. Jak się prześledzi albumy, to ja jestem w stanie na podstawie dokumentacji to, co jest w albumach, pokazać, co zniknęło w czasie już konserwacji, która odbyła się na Wawelu.
tu w tym też jest. I nie wiem, czy to nie zostało zamalowane i w albumie. W każdym bądź razie przy otwartym ołtarzu mamy 6 scen i 2 sceny jakby zostały w którymś momencie tła zmienione, bo pozostałe są jakby tła takie no z błękity, niebieskie aż do bólu, ale tak no było w oryginale, nie? Natomiast to nie wiem, czy to nie jest dorabianie, bo wszędzie się powtarza, że te tła są z gwiazdkami i ten, a dwie te kwatery są jakby inne. W zasadzie nigdy nie dotarłem, co było tą pierwszą jakby Wita Stwoszowską kompozycją. W sytuacji robienia czegoś takiego w 1:1 jest to o tyle prostsze, że ten detal przy zmniejszaniu jest bardzo uciążliwy. Natomiast tu przypuszczalnie widztwo, tudzież jego pomocnicy zasuwali dłutem na żywca. Czasem to drewno mu się ukruszyło, to on dalej w to brnął i był w stanie wyciągnąć ten detal o wiele łatwiej i prościej. No nie sądzę, że ktoś tam komponował to, tylko ty robisz ornamenty czy sterczyny i tam widać, nie ma dwóch takich samych ornamentów. Widać na przykład, że gdzieś jest ugięte. Być może walnął dłutem, ukruszyło się, no to zrobił sterczynkę pochyloną. W każdym detaliku ten ołtarz jest inny. Inny ma detal. I tu o tym właśnie mówię, że jakby się to drewno mu mogło odkruszyć, to on pojechał z tą sterczyną tak, jak mu drewna zostało i przez to jest to piękne. Nie? Wszystkie w tych kwaterach, podziałach, nie ma tam dwóch takich samych, są podobne ze 2-3, ale w dalszym ciągu są to inne rzeczy, inne zdecydowanie. Także no ja nawet próbowałem, zrobiłem też te ugięte sterczyny, tak jak to w oryginale, ale przypuszczam, że jak to w oryginale robili, to właśnie materiał mógł, że to materiał mu pokazywał, co on ma wyrzeźbić w pewnym sensie. No generalnie widać swobodę rzeźbienia, nieprawdopodobną, podpartą właśnie tym warsztatem, że nikt się nie przejmował, że to, co teraz robimy z drukarek, z czego, że to jest, no nie wiem, świat politury, błysku i zniesmaczenia. Popatrzy się na Wita Stwosza, to tam każde uderzenie dłuta było swobodne. Dany snycerz czy sam Wit Stwosz po prostu miał w tym zabawę. I dlatego to jest piękne, że jest żywe, nieprawdopodobnie żywe. Ten ołtarz jest tak piękny, bo miał szalone pomysły na ową epokę. Po prostu nie bał się użyć modela i nie wiem, no, z syfem, z czymś, z różnymi chorobami, co widać w ołtarzu. Miał po prostu, myślę, dużą swobodę twórczą i przez to, że sam kierował tym i jakoś nadzorował, przypuszczam, te prace snycerskie, bo miał tych pomagierów, to jest to bardzo swobodnie traktowane. Jest to po prostu takie rasowe rzemiosło. Nie wiem, jaki zasób ludzki tam współpracował z Witem Stwoszem, ale jest to niebywały ogrom pracy. My to jeszcze się możemy coś tam technologicznie piła, coś sobie podocinać i zbierania tego drewna jest, może być mniej, ale w tej sytuacji, jaką ja miałem, to tam no, nie bardzo sobie było jak pomóc. Cały czas się obawiałem, że mogę sobie nie poradzić, nie? Tam jest taki detal nieprawdopodobny. Matka Boża ma dłonie, podobno najpiękniejsze dłonie Europy, gotyckie, ale jest tam postać na nogach, jakie żyły, ma dłonie. To zrobić to jest w ogóle raz anatomia, dwa niebywała wrażliwość, bo to te rzeczy jakby wychodzą z tego ołtarza. Nie? Przede wszystkim detal robi całość.
Ja nie wyobrażam sobie tego ołtarza bez tego detalu. Tam każda najmniejsza rzeźbka ma detal. Detal dopracowany, detal, detal, detal. Co się tyczy technologii, to ja mogę wyrzeźbić to w lipie i wyzłocić, tak jak to było 500 lat temu, grunty klejowo-kredowe, 12 warstw, potem szlifowanie na mokro, pulmenty z 4-5 warstw i tak dalej. To ja wykonywałem wszystko identycznie w zasadzie, jak to było robione za okresu Wita Stwosza. To dokładnie taka sama technologia. W moim przypadku było to o tyle nieszczęśliwe, że przy kładzeniu gruntów, przy zmniejszaniu tych form zalewały się po prostu detale. I później była ogromna praca jeszcze, żeby w tym gruncie na mokro narządkami dopykać to, co było pod gruntem. Ale jak to mówią górale, jak się chce, to można. Zacząłem od bocznych skrzydeł przy otwartym ołtarzu. One są bardziej takie pełne bo przy zamkniętym są trochę płaszcze. Później powstawało cała góra, korona, wszystkie rzeźby. Później rama ze sterczynkami i tam są biskupy po lewej, po prawej stronie. A na koniec, jak to zmontowałem, bo to było tak sukcesywnie montowane w kościele Jana Kantego, to jakieś około 2 lat robiłem scenę główną i ostatecznie ta scena główna już jako końcowa została zrobiona. Boję się, że w obecnych czasach niewielu ludzi by było w stanie się podjąć czegoś takiego, bo żeby to w jakiś sposób odtworzyć, to musi być szalony warsztat snycerski, plus to, co Wit Stwosz miał, takie, przypuszczam, że niebywale luźne i swobodne myślenie. Bo inaczej nie jest się w stanie zrobić wrażliwie rzeźby, jak nie ma się w przypadku drewna lipowego, jak się nie ma po prostu warsztatu. Samo dłuto nie rzeźbi. To musi być wszystko połączone z umysłem. To po prostu jak się bije tą pałą, to człowiek nie myśli o tym, że bije, bo on nawet nie wie, że bije w to dłuto, tylko jaki efekt, do czego zmierza, ujmując za każdym razem tą materię. Tak to działa w tego typu zabawach, jaką jest snycerka. No, mówiąc szczerze, to jakbym dostał w tej chwili, to jeszcze bym się porwał na coś takiego, bo ja uwielbiam duże rzeczy, gdzie trzeba przywalić i czuć. Zresztą generalnie duże rzeźby realizuję parometrowe po 6-7 metrów i to mi sprawia dużą przyjemność, jak się tak fizycznie upodlę przy tym, to jakby budzę się rano i nowe życie. Ha 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 ha.